W social mediach zachodzi wiele zmian i często są to zmiany negatywne dla nas fotografów, bo wszystko odwraca się z poziomu na pion. I często na przykład musimy myśleć o tym, że trzeba zrobić zdjęcie również na Instagrama w pionie, żeby tam się wszystko wpasowało. Bo jak wrzucimy jakąś rozległą panoramę, no to na ekranie telefonu na Instagramie niestety to wszystko zginie. Poza tym mamy bardzo wielu twórców. Instagrama prowadzi naprawdę mnóstwo osób i z tymi wszystkimi osobami musimy konkurować o czas i uwagę naszych odbiorców. I w tym wszystkim warto również wziąć pod uwagę to, jak my spędzamy czas na tych mediach społecznościowych, jak my go wykorzystujemy i jak my wspieramy twórców, których oglądamy i z których porad korzystamy. I o tym wszystkim porozmawiamy sobie w tym odcinku podcastu o fotografii. Miłego słuchania i zapraszam. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Zacznijmy od tych wszystkich zmian, które Instagram wprowadza. Niestety nie jest to często w zgodzie z kunsztem fotograficznym, bo musimy się całkowicie przestawić z poziomu, do którego byliśmy przyzwyczajeni od wielu lat, bo internet równał się przez wiele lat ostatnich z komputerem stacjonarnym bądź laptopem, ale wszystko to było w poziomie. Natomiast teraz dużo więcej czasu ludzie spędzają w internecie właśnie na swoich smartfonach, czyli wszystko odwróciło się z poziomu na pion. I te zmiany również wprowadza Instagram. I czy możemy mieć za złe Instagramowi, że prowadzi właśnie nas do tego, żebyśmy robili wszystkie zdjęcia w pionie? I tak i nie, bo czy Facebook, czy Instagram, to jest jedna marka, widzi doskonale to, że większość czasu ludzie spędzają na telefonach, nie na komputerach, nie na telewizorach, nie na tabletach, tylko właśnie na telefonach. Mają w ręce urządzenie trzymane w pionie. Więc siłą rzeczy chcą przykuć uwagę tych odbiorców, którzy korzystają właśnie z internetu na smartfonach za pomocą właśnie dostosowania takich zmian. I my, fotografowie, niestety nie mamy z tym nic do gadania, bo gdyby sytuacja była całkowicie odwrotna, gdyby trend był na przeglądanie internetu dalej w poziomie, no to moglibyśmy mieć pretensje i żal do Instagrama, że wprowadza zmiany, które nie podobają się ludziom, które nie prowadzą do niczego dobrego. A uzyskując wypełniony ekran danym zdjęciem, Instagram po prostu odpowiada na potrzeby ludzi, którzy są po drugiej stronie. I nie możemy stawiać się w większości my, fotografowie, bo nie jesteśmy tą większością. Większość osób, które korzysta z Instagrama czy Facebooka, nie mają nic wspólnego ze świadomą fotografią. Dlatego te zmiany są wprowadzone bardziej dla nich. I jesteśmy w znacznej mniejszości. I fajnie by było, gdyby to wszystko gdzieś tam też zahaczało o tą fotografię. Instagram wychodził też naprzeciw naszym oczekiwaniom i naszym potrzebom. Jednak do pewnych zmian no, niestety trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować je. Tak jak przechodziliśmy z ery analogowej na cyfrową. Wiele osób wtedy, które fotografowali na analogach, też protestowało, też się temu sprzeciwiało, że to zabije ducha fotografii. Dzisiaj każdy praktycznie robi zdjęcia na cyfrze. I czy jest coś w tym złego? Czy ktoś mówi, że koniecznie trzeba wrócić do czasów analogowych, bo wtedy było lepiej? No nie, bo idąc tym tropem zawsze możemy powiedzieć, że kiedyś to było. No ale też nie o to chodzi w naszym rozwoju naszego całego świata i technologii. Więc do pewnych zmian trzeba się przyzwyczaić i dostosować. To nie znaczy, że teraz mamy przestać robić zdjęcia w poziomie, a i tylko i wyłącznie fotografować w pionie. Trzeba po prostu mieć świadomość, że czasami trzeba zrobić zarówno kadr w poziomie, jak i w pionie, jeżeli jest tylko taka możliwość. Jeżeli nie, no to po prostu ratować się podczas obróbki zdjęć i osobno sobie wykadrować zdjęcie na Instagrama, osobno na swoją stronę internetową i tak dalej, i tak dalej. Ale dalej trzeba wziąć na to poprawkę, że w tym momencie trend prowadzi ku temu, że większość osób będzie przeglądało internet właśnie na swoich smartfonach. I drugim elementem, który poruszyłem na wstępie, jest to, że na Instagramie czy na Facebooku, ale głównie na Instagramie, jest naprawdę ogrom profili, które walczą o uwagę naszą.
ogólnie odbiorców. Jest mnóstwo kont, które chcą zatrzymać nas na dłużej. Z różnego zakresu, z różnych dziedzin. I po prostu Instagram promuje te treści, które jak najdłużej zatrzymują odbiorcę na ich platformie. Bo jaki jest cel takiego Instagrama czy Facebooka? Taki, że ktoś odpali to medium i spędzi na nim jak najwięcej czasu. Dlaczego? Dlatego, że pomiędzy tymi wszystkimi postami są posty sponsorowane, na których właśnie Instagram czy Facebook zarabia pieniądze. No właśnie, i na tym to polega. Aż ulewa się tutaj rozpętała, pewnie nie wiem, czy to teraz słyszycie. Ale jest klimat, naprawdę fajnie do podcastu. Zależy na tym Instagramowi i Facebookowi, żebyśmy spędzili jak najwięcej czasu na ich medium, bo to im się zwróci w postaci właśnie czasu reklamowego, który my damy tej platformie. Bo im większej liczbie osób wyświetli Instagram czy Facebook swoje reklamy, tym po prostu będzie więcej zarabiał. Zatem wspiera te dokładnie treści, które zatrzymują odbiorców, które ich angażują, które pochłaniają ich uwagę na jak największy czas. I teraz załóżmy sobie taką sytuację. Zakładasz świeżego Instagrama i zaczniesz przeglądać sobie jakieś śmieszne filmiki z różnych wypadków, jakieś śmieszne kotki, zwierzątka i tak dalej, to po kolejnym odpaleniu aplikacji Instagram zaproponuje Ci dokładnie te treści, które Ciebie zatrzymały na dłużej, którym więcej poświęciłeś czasu. I weź teraz na to poprawkę, że jeżeli przeglądasz aktualności na swoim Instagramie i zaczniesz poświęcać więcej czasu na konkretne treści, to im więcej będziesz czasu im poświęcał, tym częściej one będą się wyświetlały na Twojej ścianie. Tak to właśnie wygląda. I w tym wszystkim często, niestety, twórcy, którzy tworzą wartościową i cenną treść, giną. Bo dużo łatwiej i przyjemniej ogląda się rzeczy, które nie wymagają od nas jakiegoś skupienia uwagi, tylko po prostu, nie wiem, zajmują nam czas, zabijają czas i nas rozśmieszą w danej chwili, niż treści, które przynoszą nam faktyczną wartość, które są dla nas cenne, wartościowe, z których się uczymy, które są dla nas inspiracją, motywacją itd., itd. Niestety te elementy często giną pośród tych właśnie rzeczy, takich odmóżdżaczy tak zwanych. Nie ma w tym nic złego, o ile nie przeglądamy cały dzień takich treści. A jeżeli każde Twoje otwarcie Instagrama czy Facebooka polega na tym, że oglądasz właśnie takie śmieszne filmiki, to trzeba się zastanowić, do czego to prowadzi i czy w ogóle to jest naszym celem. Zabijanie czasu właśnie w taki sposób. Może warto go spożytkować lepiej, pożyteczniej. Ja sobie takie pytanie często zadaję. Jak właśnie łapię się na tym, bo też się na tym łapię, kiedy oglądam właśnie takie pochłaniacze bezsensowne czasu. Łapię się na tym i mówię sobie, co ja robię właściwie ze swoim życiem. Owszem, można oglądać taki jeden filmik i drugi, ale jak nagle patrzysz na zegarek, minęło pół godziny i właściwie poświęciłeś czas na same pierdoły, no to ja sobie zadaję wtedy pytanie, co ty robisz ze swoim życiem i czy chcesz naprawdę poświęcać temu czas, czy kiedyś sobie pomyślisz, warto było oglądać te śmieszne filmiki, one mi tyle w życiu dały, no raczej tak nie będzie. Do czego zmierzam? Teraz myślę, że czas przejść do takiego elementu, na który my osobiście mamy wpływ i który należy po prostu wdrożyć w swoje życie w social mediach. I teraz trzeba natomiast przeanalizować, co my możemy zrobić, co my możemy zmienić, żeby odwrócić tę sytuację na naszą korzyść. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli spędzasz ten czas w social mediach właśnie w taki sposób, że tracisz swój czas na takie rzeczy, no to łap się na tym. Przypominaj sobie, że nie warto może właśnie w tym momencie marnować swojego cennego czasu na takie rzeczy, skoro to nie prowadzi właściwie do niczego. Zacznij poświęcać więcej uwagi, kiedy przeglądasz swoje posty na Instagramie, na swojej tablicy, na te rzeczy, które naprawdę Cię rozwijają i pomagają Ci osiągnąć jakieś fajne rzeczy, bądź inspirują Cię, relaksują Cię, ale w taki pozytywny sposób, taki wartościowy sposób, wyciszają Cię na przykład. I doceniaj tych twórców w postaci lajka, w postaci komentarza. Obejrzyj ich filmik do końca, wejdź na ich profil, poprzeglądaj inne treści, przeanalizuj, pomyśl troszkę. To będzie 100 razy bardziej pożytecznie spędzony czas niż właśnie na takich bezwartościowych filmikach. A poza tym
wesprzesz twórców, którzy naprawdę się starają, żeby przyciągnąć twoją uwagę. Ale czasami ciężko im konkurować właśnie z takimi śmiesznymi filmikami, kotkami, pieskami, którym się przytrafi jakaś śmieszna rzecz. Właśnie, doceniaj twórców, którzy chcą ci przekazać wartość, z których wiedzy korzystasz. I w tym momencie możecie pomyśleć, że mówisz pewnie o swoich materiałach. Oczywiście, że tak. Staram się jak najbardziej przekazać wam jak najwięcej cennej i wartościowej wiedzy. Rozmawiać z wami na różne tematy związane z fotografią, dostarczyć wam wiedzy, inspiracji, pomysłów itd., itd. Daję z siebie wszystko, żeby przyciągnąć waszą uwagę. Więc dla mnie to ogromnie będzie ważne, kiedy ty właśnie nie zapomnisz o tym, dając to serducho, proste serducho, które ile poświęcisz czasu, żeby kliknąć to serducho? 1-2 sekundy. Zamiast przewijać ten feed bezmyślnie, przeglądać sobie post, no to przeczytaj, co mam ci do przekazania. I nie tylko teraz też mówię o sobie. Jest mnóstwo innych wartościowych twórców, którzy chcą ci przekazać jakieś wartości, jakąś wiedzę, inspirację. Chcą ci pomóc na przykład wyciszyć, odpocząć po ciężkim dniu. Więc może warto ich właśnie wspierać, im poświęcać czas i kliknąć to proste serducho, napisać ten krótki komentarz, który naprawdę zajmie ci kilka sekund, czy zaobserwować ich profil, udostępnić coś na swoim stories. To będzie dużo bardziej cenne niż właśnie przeglądanie treści, które nic nie wnoszą do twojego życia, a jednocześnie docenisz i wesprzesz tych twórców. Jeżeli tak na przykład wszyscy by zaczęli robić, to Instagram zamiast właśnie wyświetlać częściej takie treści bezwartościowe, wyświetlałby te treści, które niosą za sobą jakąś cenną wiedzę, wartość, niż takie rzeczy, które nie są nam naprawdę w życiu potrzebne. Więc po prostu, przeglądając swoją tablicę, zastanów się, co przeglądasz, na co poświęcasz uwagę i doceniaj twórców, którzy naprawdę dokładają wszelkich starań, żeby zainteresować cię naprawdę potrzebnymi i wartościowymi rzeczami. Także przemyśl to wszystko i tutaj zaznaczę też, że ja w tym wszystkim się też nie wywyższam. Też pewnie popełniam jakieś błędy w tych publikacjach, czasami zrobię coś niedokładnie, gdzieś się pomylę, coś trzeba będzie doprecyzować później, ale moim celem jest to, żeby cię zainspirować, żeby cię nauczyć, żeby cię wesprzeć, żeby dostarczyć ci motywacji, żeby dostarczyć ci wiedzy. I tak to wszystko właśnie chcę prowadzić. I ten podcast nie nagrałem po to, żeby powiedzieć, jaki jestem super, jakie robię wartościowe i cenne rzeczy. Bo takich twórców, którzy się starają dostarczyć cennej wiedzy i wartościowych materiałów jest naprawdę dużo. I chciałbym, żebyśmy my świadomie ich wspierali. Dlatego ja staram się tego nauczyć, że kiedy przeglądam Instagrama, to doceniam i wspieram twórców, którzy dają mi konkretne wartości i pomagają mi w moim rozwoju, czy w moim relaksie i dostarczają takich treści, które naprawdę warto gdzieś propagować i szerzyć. Także doceniaj te osoby, które niosą jakąś wartość dla ciebie w twoim życiu i które faktycznie ci pomagają. Także to będzie niezwykle istotne, żeby pamiętać o tym podczas najbliższego przeglądania właśnie twojego Instagrama czy Facebooka. Instagram właśnie działa w taki sposób. Im więcej czasu, uwagi, reakcji, komentarzy poświęcisz na daną dziedzinę, dany obszar, tym więcej z tych rzeczy on ci zaproponuje w kolejnych postach i publikacjach na twojej ścianie. Więc jeżeli zaczniesz segregować to, co przeglądasz właśnie na Instagramie czy na Facebooku, no to takich treści otrzymasz po prostu więcej. Na inne nie masz niestety wpływu. Czasami pojawiają się jakieś reklamy, czasami pojawiają się jakieś proponowane treści i jeżeli to są rzeczy, które ciebie kompletnie nie interesują, to po prostu nie poświęcaj im uwagi. I wtedy Instagram będzie się uczył jakby twojego podejścia i dostarczy ci dokładnie to, co zatrzymało twoją uwagę na jak najwięcej czasu. Bo wtedy wygrywasz ty, bo poświęcasz czas wartościowym rzeczom i doceniasz wartościowych twórców, jak i również wygrywa Instagram, bo spędzasz więcej czasu na jego aplikacji i o to właśnie jemu chodzi. Więc podsumowując ten temat, te media właśnie wyglądają w taki sposób, że one się cały czas zmieniają i dopasowują do użytkowników, do odbiorców treści. Jeżeli coś ich bardziej angażuje, jeżeli jakieś jest konkretne zachowanie, na przykład właśnie przejście z komputerów na telefony, no to te media odpowiadają na to, co się dzieje na świecie. To, jakie są trendy, to, jakie są preferencje użytkowników. Bo jak one
te aplikacje, te media dopasują się do właśnie użytkowników, to zatrzymają ich za sobą. Po prostu w przeciwnym wypadku użytkownicy zaczęliby szukać innych alternatyw, a nie o to chodzi tym firmom. Ale to wszystko pamiętajcie, że można obrócić na swoją korzyść. I my jako odbiorcy treści możemy właśnie poświęcać więcej czasu i uwagi na rzeczy, które niosą za sobą wartość, które są cenne, niż na właśnie takie pochłaniacze czasu. Możemy wspierać twórców, którzy naprawdę starają się tworzyć fajne rzeczy, które nas mogą rozwijać, zamiast śmieszne właśnie jakieś filmiki, które nic nie wnoszą do naszego życia. Także możesz podjąć własną decyzję oczywiście. To jest moje stanowisko w tym temacie, to jest też nad czym ja pracuję, bo też nie jestem w tej kwestii oczywiście idealny i też czasami mi zdarza się pochłonąć na jakichś bezwartościowych rzeczach, które no, później powodują wyrzuty sumienia. A skoro pojawiają się już te wyrzuty sumienia, no to to jest moim zdaniem dobry sygnał, bo coraz częściej sobie mogę uświadamiać po prostu, na co chcę naprawdę poświęcać swój czas, którego notabene już nikt z nas nie wróci. Podsumowując, jeżeli podobał Ci się ten materiał, no to tak, kliknij kciuka w górę, jeżeli oglądasz to na przykład na YouTubie. Jeżeli oglądasz to w innych miejscach, no to możesz zostawić komentarz, zostawić po sobie jakiś ślad, bądź udostępnić na przykład ten podcast u siebie na stories, na Instagramie, podzielić się taką wiedzą, właśnie taką dyskusją na temat mediów ze swoimi znajomymi, ze swoimi odbiorcami. Jeżeli się z tym zgadzasz, no to serdecznie zapraszam Cię właśnie do tego. To będzie dla mnie bardzo ważne. Możesz oznaczyć oczywiście mój profil na Instagramie, małpka fotobłysk, pisane bez polskich znaków, także wtedy ja również taką relację udostępnię u siebie. Miejmy ze sobą kontakt, dawaj znać w komentarzach pod moimi postami na Instagramie czy na Facebooku, jakie masz problemy, czy podobają Ci się moje materiały i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zaangażujemy się w to wszystko razem, no to naprawdę będziemy tworzyć coraz to lepsze miejsce, coraz fajniejsze dla wszystkich pasjonatów fotografii, a na tym zawsze niezwykle mi zależało. Bloga i kanał prowadzę już 7 lat. Od paru lat wypuszczam też co jakiś czas podcast z różnymi przerwami. Cały czas staram się dostarczać naprawdę treści, które nie idą może w zgodzie z jakimiś trendami, chociaż czasami staram się je uwzględniać, ale nadal w taki sposób, żeby to, co robię, niosło maksymalną wartość dla Ciebie, było dla Ciebie cenną dawką wiedzy, inspiracji, motywacji, pomysłów itd., itd. Także będzie mi niezmiernie miło, jeżeli będziesz po prostu pamiętał, kiedy zobaczysz jakiś mój post, jakiś mój film, kiedy na niego wejdziesz, zostawisz kciuka w górę, udostępnisz, zostawisz komentarz. Także dla mnie to będzie olbrzymia nagroda za to po prostu, że wkładam to wszystko, całe swoje serducho. To by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.